Cześć, z tej strony Wojtek z To Wszystko Wina Elfów. I po analizie ostatniej rozmowy z Danielem, która miała tyle wyświetleń, że Daniel chyba jakiś kredyt wziął, żeby wynająć ludzi, którzy będą to oglądali, postanowiłem, że więcej będę gadał z Danielem, bo się opłaca. Więc witam cię, Daniel. Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Dungeons and Dragons, bo czy może być coś bardziej popularniejszego od tego systemu, więc Danielu, zacznij. Dungeons and Dragons, w skrócie D&D, z angielskiego Lochy i Smoki. Jest to gra uważana za prekursora gatunku gier fabularnych, którą zaprojektował Gary Gygax i Dave Arneson. Po raz pierwszy opublikowana została w 1974 przez Tactical Studies Rules, TSR. Aktualnie grę wydaje Wizards of the Coast, Czarodzieje z Wybrzeża, przedsiębiorstwo zależne od Hasbro. Wywodzi się ona z miniaturowych gier fabularnych, figurkowych, czyli takich bitewniaków. I jest uznawana za początek nowoczesnych gier RPG, jak też całego przemysłu gier fabularnych. Wczesny sukces Dungeons and Dragons doprowadził do rozprzestrzenia się podobnych systemów takich jak Tunnels and Trolls, Traveler czy RuneQuest. Pomimo konkurencji, Dungeons and Dragons dominuje na rynku gier role playing, silnie utrzymując swoją pozycję. W 1977 roku gra została podzielona na dwie wersje, prostszą Dungeons and Dragons i bardziej złożoną Adventure of Dungeons and Dragons. Druga edycja została opublikowana w 1989 roku. W 2000 prostsza wersja gry została wycofana i skomplikowana wersja gry została przemianowana na Dungeons and Dragons wraz z wydaniem jej trzeciej edycji. W 2003 roku wydano edycję 3,5 Dungeons and Dragons, czwartą edycję lub D&D 4E została opublikowana 6 czerwca 2008 roku. W 2012 roku linia wydawnicza czwartej edycji została zamknięta, a Wizards of the Coast zapowiedziało kolejną wersję nazwaną początkowo D&D Next. Ostatecznie piąta edycja zadebiutowała w 2014 roku. I generalnie to mniej to i wiele więcej mówi nam Wikipedia, ale dość czytania. Specjalnie kazałem Danielowi czytać początek, bo tam były nazwiska, więc było trudniej. No więc dobra. Dungeons and Dragons, najstarszy na świecie system, czyli jednak nie kryształy czasu były pierwsze. Danielu, grałeś w Dungeons and Dragons w ogóle? Grałem, tylko jako gracz. No to tak jak ja. Pamiętam, jak byłem dzieciakiem i trzeba było ten problem, że trzeba było kupić jakiegoś nowego RPG-szka i zastanawialiśmy się, mieliśmy tylko Warhammera i zastanawialiśmy się, co kupić, czy kupić Adventures of Dungeons and Dragons, czy Cyberpunka, no ale oczywiście wygrał Cyberpunk, bo tam trzeba było kupić jeden podręcznik, a nie trzy. No ale dobra, mniejsza o to. Danielu, grałeś jako gracz, mówisz, ostatnio powiedziałeś, że lubisz power gaming, więc czemu ty nie grasz tylko w D&D? Przecież chyba nie ma bardziej power gamingowego systemu. Jest, czy bardziej, czy mniej, ciężko powiedzieć, ale no jest to dobry system. Dobra, no to ogólnie powiedzieliśmy dobry system, dziękujemy, lajkujcie, subujcie. Nie, tak na serio, no to cóż, ja polecam. Jest piąta edycja, zacznijmy może od tego, że jest prostsza niż 3,5. Ominęła mnie czwarta, w zasadzie trzecia też, to miałem 3,5 do czynienia. Najważniejsze jest chyba to, że wszystkie edycje są po polsku, bo to jest chyba najważniejsze, tak? Że taki Janusz jak ja,
który podręcznik DRPG po angielsku czyta ze słownikiem. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Wydaje mi się, że to jest ważne. Tak, tak, wszystkie. Chyba nawet druga, czyli ten Advanced Dungeons and Dragons był po polsku. Oczywiście, pamiętam, że AD&D było po polsku, tylko teraz nie wiem, czy to była pierwsza i druga, więc może walnąłem babola. Może pierwsza nie była po polsku, ale ta druga na pewno, trzecia na pewno, bo trzecią mam na półce tylko po to, żeby mieć. Czwarta ta nieprzyjęta w Polsce, znaczy przyjęta słabo, no i ta piąta, w którą teraz wszyscy grają i się zachwycają, są po polsku. To jest najważniejsze. Ale chyba wyhaczyć coś starszego niż trzecia edycja D&D po polsku, no to już trzeba mocno szukać. Wiesz co, po polsku trafiają się czasem na bazarze RPG, takiej grupie. Trafiają się, ale no wszyscy żyją tą piątką, tak mi się wydaje. Mi się na przykład jedna rzecz w piątce nie podoba, jeśli mogę zacząć, znaczy jeśli mogę tak wrzucić, bo nie wiem na ile tam kojarzysz, ale kiedyś za moich czasów, znowu za mojego młodu, teraz jak ostatnio to wróciłem do tej książki, to stwierdziłem, że jest strasznie denna, ale kiedyś się zachwycałem, była taka seria książek Smoki jesiennego zmierzchu, Smoki wiosennego poranka i tak dalej, i tak dalej. Czy pewnie przekręciłem tytuł, ale chodziło, że były smoki i czegoś tam zawsze. To była seria przygód, które działy się w świecie Dragonlance, który był jednym ze światów, ze światów D&D. I ja bardzo lubiłem ten świat, więc to jest jedyne, co mnie ciągnie do D&D. Z drugiej strony, ale jakoś nikt nie chce grać za bardzo w tym świecie. Wiem, że na pewno ten świat został wydany do trzeciej edycji i został wydany po polsku i mam go na półeczce. Mam go na półeczce z tego, co słyszałem, ale tak jak mówię, nie zagłębiam się w to, w piątej edycji go chyba nie będzie. Jeszcze mogę dorzucić, że podstawowym światem w trzeciej edycji, to na pewno wiem, był ten Greyhawk i tam zdarzyło mi się grać jako gracz kiedyś tam wieki, nic z tego nie pamiętam, ale pamiętam, że taka sytuacja miała miejsce. A do tego jeszcze w piątej edycji podstawowym światem jest Forgotten Limbs, Zapomniane Krainy, czyli ten świat znany z takich gier jak Baldur's Gate, więc chyba ten najbardziej popularniejszy. Tak, Ferun, Wybrzeże Mieczy. Dokładnie tak. No. A ty byś w którym świecie chciał zagrać? No, Rokugan. To przy okazji wspomnimy. Były kiedyś Krainy Wschodu. Do trzeciej lub edycji 3,5. Tutaj nie jestem pewien. A obecny właściciel praw do Legendy Pięciu Kręgów zapowiedział, że Rokugan znów będzie settingiem, tym razem dla piątej edycji D&D. No i teraz pytanie, czy zostanie wydane po polsku, tak? Bo w Polsce wcześniejsze edycje wydawała firma ISA, a teraz obecne wydaje firma, z tego co kojarzę, firma Rebel, tak? Więc pytanie, czy zostanie wydany po polsku, no bo tych systemów, tych nakładek do D&D pewnie jest. Myślę, że jest większa szansa na wydanie jednego podręcznika, jakim byłby, załóżmy, Krainy Wschodu 2, tak to roboczo nazwijmy, niż wydanie linii wydawniczej piątej edycji, bo to jednak jest bardzo rozbudowana linia. I no jakoś żaden wydawca nie przymierza się, żeby wydać Legendę Pięciu Kręgów, piątą edycję po polsku, ale mogę się mylić. No i też zbaczamy chyba trochę. No tak, może ten temat Krainy Schodów możemy sobie zostawić na osobny film, bo możemy porozmawiać o tym, jak to bardzo nie wyszło. Ale no tak, jesteśmy w tym naszym D&D. Z tego co wiem, to w Polsce w chwili obecnej w piątej edycji jest wydany podręcznik gracza, który jest niezbędny do tego, żeby rozpocząć przygodę swoją, i tak naprawdę jest on wystarczającym produktem, żeby rozpocząć przygodę, bo tam są wszystkie zasady, wszystkie czary, wszystko. Drugi, który został wydany, jeśli się nie mylę, to był podręcznik Mistrza Podziemi. Potem był Bestiariusz, czyli Księga Bestii. Wiadomo, były jeszcze w międzyczasie jakieś ekrany Mistrza Gry i zestawy startowe. A
a potem co było? Opowieści z Wybrzeża Miecza, czy opis Wybrzeża Miecza, nie pamiętam nazwy. Tak. I chyba jakaś kampania, zejście do, już teraz nazwy nie pamiętam, nie przygotowałem się, nie potwierdzałem. Zejście do Avernusa i klątwa Strada. Dwie kampanie widzisz, o tej klątwie zapomniałem, a to podobno kawał dobrej przygody, przynajmniej tak wszyscy się tym zachwycają. Fajnie to pokazuje, że możesz grać też w D&D coś w stylu gotyckiego horroru, bo tam są wampiry. Także jeszcze wspomnimy może, że D&D zakłada, że jest wieloświat. Są plany, uniwersa, jest multiversum i możesz stworzyć swój własny świat. Możesz troszkę olać sobie ten setting, ten lore. Po prostu tworzysz własny świat. Są zasady, jak dobrze własny świat stworzyć, na jakie aspekty zwrócić uwagę, jak ustrój, religia, fauna, flora. Także tworzysz sobie swój świat i gracie w twoim świecie. Dokładnie, jest to na pewno duży, duży plus tego systemu. Zresztą mnogość ras i profesji jest niesamowita, tak, w tej piątej edycji, i w tych wcześniejszych, a bestiariusz jest, no, mimo że sercem, serduszkiem Warhammer, to bestiariusz do drugiej edycji, bo z nim miałem do czynienia ostatnio, to kryje się przy bestiariuszu do Dungeons and Dragons, który sam ma chyba 2 czy 3 tomy, przynajmniej ten do trzeciej edycji, więc jest na co polować. Ale moim zdaniem mechanika, nigdy nie grałem postacią czarującą, więc tego nie za bardzo wiem. 2 razy grałem w D&D w piątą edycję, raz wojownikiem, raz barbarzyńcą, więc mam nadzieję, że nikt mnie nie ukrzyżuje za to, że powiem, że zbliżone do siebie profesje. Ale mechanika jest łatwa, ale co za tym idzie, mechanika łatwa może też moim zdaniem być mało realna i dawać małe pole do popisu, bo spotkałem się z tym właśnie na ostatniej sesji. Byłem bardzo zbulwersowany tą sytuacją, że ja, mój półorg walcząc dwuręcznym toporem, miał taki sam zasięg ataku jak mężczyzna, który walczył pięściami. Znowu z drugiej strony najlepszy system, który mi się najbardziej podobał walki, to jest, znaczy najbardziej realny moim zdaniem, to był w Kryształach Czasu. Pewnie znowu poleci na mnie fala hajtu, ale tam to, no, graliśmy w to bardzo długo, ja dalej nie wiem, o co chodzi w tych zasadach, tylko mistrz gry wiedział, więc w ten sposób. A ty co myślisz o zasadach? Myślę, że uproszczenie zasad jest krokiem w dobrą stronę, bo D&D ma też konkurencję dość silną w postaci na przykład Dungeon World, który jest już bardzo prostą grą. I znam ludzi, dla których D&D 5 edycja nadal jest dość skomplikowana i każdy ma inne gusta, inne preferencje. Wielu ceni sobie dość prostą, dynamiczną rozgrywkę, gdzie nie trzeba wetować podręcznika. Także jest to dla mnie krok. Piąta edycja to dobry krok w stronę zdrowego balansu. Ja spotkałem się z... No też, albo inaczej, może sam zauważyłem, jest piąta edycja uboższa. Może to kwestia tego, że linia wydawnicza nie jest zamknięta, nadal dochodzą dodatki, ale były rasy, których brakuje w piątej edycji. Były też klasy zaawansowane, także podejrzewam, że dla niektórych starych wyjadaczy to może być problemem. No, ale może to też być taka polityka, jak może to być kwestia polityczna, znaczy polityczna, ekonomiczna, czy jak to tam, marketingowa. To, co mówiliśmy w sytuacji Gwiezdnych Wojen. Chcesz coś zagrać, kup nowy podręcznik, tak? No nie oszukujmy się.
ci ludzie, ta firma robi to dla pieniędzy, tak? Oni tego nie robią. Nie robią non-profit, więc muszą też na to zarobić, więc może po prostu, wiesz, te, nie wiem, nie mam pojęcia, o jakich rasach mówisz, że pewnie najlepiej byś mi powiedział, to bym nie wiedział, ale robiłem kiedyś postać w jakiejś aplikacji i tam było dużo, dużo więcej ras niż były w podręczniku, bo było jakieś takie, nie wiem, był chyba cyborg, był minotaur, był taki człowiek lew, więc wydaje mi się, że nie wiem, czy pamiętasz, w starych edycjach Warhammera było tak, że co dodatek to jeszcze dwie nowe profesje albo trzy, więc tutaj może być ten sam sposób, że nowa kraina albo nowy ten to tam specyficzne rasy, może to z tego są te braki, żeby było wiadomo, że coś jeszcze wydamy. Pewnie tak. Są dwa podręczniki, które dużo klas na pewno, raz może nie, może w jakieś tam mniejsze podrasy, jak jakieś elfy księżycowe. Są dwa zbiorcze podręczniki. Jest Kociołek Rozmaitości Taszy i Xanatara Przewodnik do wszystkiego, albo po wszystkim, nie wiem jaka będzie polska oficjalna nazwa, ale ten podręcznik jeszcze w tym roku ma być po polsku Xanatar. Xanatar jeszcze na pewno wyjdzie, reszta podręczników jest pod znakiem zapytania obecnie, bo czarodzieje z Wybrzeża robią problemy. Czy wiesz, że problemy pewnie też są związane z tym, że problemy pewnie też są związane z tym COVID-em i z tym wszystkim, bo ja akurat niedawno zamówiłem figurki do Warhammera 4000 i czekałem, bo ktoś tam coś tam i wszystko było zwalone na COVID, więc to więc może, też, może przestać. Ale z tego, co tak między wierszami wyczytałem, Rebel chciałby nadal współpracować, wydawać, a czarodzieje pewnie chcieliby po prostu więcej mieć zysku, chcieliby sami jakby wydawać na inne kraje. Jeszcze tak wierzę, że sami od siebie tam przetłumaczą na francuski, niemiecki, włoski, a tak na polski, żeby sami wydawali, no to coś tu jestem sceptyczny. No ja też może być, mówiąc, że koniec końców będziemy mieli tylko dalsze podręczniki po angielsku. Wiesz, nie wiem, jak tam wyglądają te kwestie umów, kwestie marketingowe, ale wydaje mi się, że wyłączenie pewnej części podręczników z tłumaczenia na język polski nie będzie im się opłacało, bo pewnie ta liczba osób, pewnie jasne, zostanie jakaś liczba osób, które zakupią podręczniki w języku angielskim, bo nie sprawia im problemu czytanie w tym języku, a dwa, no, są takimi zapaleńcami, ale pewnie część osób zrezygnuje z tego, albo nazwijmy to poszuka piratów w internecie, bo nie oszukujmy się, w naszych czasach nie jest to pewnie problemem, nie wiem, nie sprawdzałem, ale zakładam, że wszystko da się ukraść, tak? Więc to chyba byłby zły krok w ich wykonaniu, a Rebelowi nie ma się coś dziwić, że chcą dalej wydawać, no bo to jest pieniądz, tak? Dopóki nie wyjdzie szósta edycja, jeśli kiedykolwiek wyjdzie, czy tam 5,5, czy Bóg wie, co oni tam sobie wymyślą nowego, to ludzie będą kupować, a Rebel będzie na tym zarabiał, tak? Tak, ale cieszmy się, że mamy D&D piątą edycję po polsku. Choć Rebel mi nie płaci, żeby nie było. Ja wiem, tobie Fantasy Flying Games płaci. To już zostaliśmy podczas naszej ostatniej rozmowy. Także wiesz. Ale okej. Okay. Rebel ci nie płaci, cieszysz się z tego, że wydają. No to Daniel, ja czekam aż kupisz którąś z tych kampanii i ją poprowadzisz. Mam już klątwę Strada. Jakbyś kiedyś chciał. Spoko, możemy. Myślę, że jak taką sesję nagramy, to na pewno ktoś ją obejrzy, bo boję się, że w maju w Legendzie w pięciu kręgów mogą być nie do przyjęcia, ale... I mam też starter set, tam też jest przygoda. Wiesz co? Kampanię Phila Vandela.
Wiesz co, ja mam starter i kupowałem go właśnie u kogoś na Allegro, wiadomo, oryginalny, zapakowany i od razu kupiłem ten Essential Kit, czy jakoś tak to się nazywa. I mówię, no i wiadomo, no i mam podstawkę, w sensie podręcznik gracza po polsku. Ale właśnie chciałem to kupić i mówię, kurde, gość to sprzedaje tak tanio, więc kupiłem u niego i potem tylko okazało się, że zestaw startowy jest po angielsku. No co, to nie jest, tak jak mówię, nie jest jakimś kosmicznym problemem, ale nie jest to coś, co spowodowało, że dobra, to siadam do tego, tylko odłożyłem na półkę, no i sobie tak leżą. Kiedyś postanowię poprowadzić D&D, to pewnie do tego zajrzę, ale na razie ozdabiałem ładnie moją półkę. A będziesz kupował figurki i to wszystko do prowadzenia? Nie. Bardziej jak online gramy, to tokeny, a jak na żywo, to raczej gramy bez figurek. No tak, bo należy jeszcze o tym wspomnieć, że D&D to nie tylko podręczniki czy specjalnie zaprojektowane dla nich kości, ale tam chyba do każdej większej produkcji wydawniczej są wypuszczane specjalne figurki, specjalne mapy, więc no to jest potężna, potężna, potężna machina finansowa. Masz jakieś figurki? Nie, nie do D&D, ale nadają się z różnych innych nowoczesnych gier planszowych. Na przykład to tutaj mam drugą edycję Discenta. Tam jest całkiem sporo plastiku. No Wiesz, ale troszkę też ograniczają cię figurki, bo co masz, załóżmy 20 figurek i później chciałbyś wprowadzić kolejnego potwora. A nie masz figurki potwora podobnego do tego, no i teraz, no jechaliśmy na figurkach, ale teraz, no odejdziemy od figurek, no bo musisz dalej tam w to inwestować, a to może później być drogo. ale Ogólnie przecież o to te chodzi. figurki są drogie, dedykowane do D&D z tego co widziałem. No tak, ale figurek, które ewentualnie mogłyby za nie uchodzić do Warhammera Fantasy, już coraz ciężej dostać, bo Games Workshop wycofał się z tej gry, więc może to być problem. Dlatego ja jestem fanem tokenów, a tak jak mówisz, gramy online, więc stworzenie tokenu to nie jest problem. Choć ja nie wiem, jak z figurkami, bo bardzo rzadko, chyba raz czy dwa razy udało mi się zagrać z figurkami. Ale do czego zmierzam? Dla mnie problemem było w momencie, gdy przesiedliśmy się na grę online, że wrzucałem token komuś, pokazywałem token czy pokazywałem zdjęcie postaci i już w ogóle nie skupiałem się na tym, żeby opisywać, jak ona jest, więc nie wiem, czy taki problem byłby z figurkami. Pewnie nie, bo miałbym mniejszy wachlarz figurek, więc pewnie bym wystawił jakiegoś, dajmy na to, rycerza, a potem bym zaczął graczom opisywać, że on wygląda zupełnie inaczej. Ale z tokenami miałem taki problem. To co, Danielu, czy chcielibyśmy jeszcze coś powiedzieć o D&D? Czy chcielibyśmy zachęcić, czy powiedzieć, że szerokim łukiem omijajcie ten Może szatański od wynalazek? czego zacząć? Od czego zacząć? Jasne, no to wiesz co, od czego zacząć to chyba już powiedziałem, bo powiedziałem, że na początku jest potrzebny ten podręcznik gracza. Tak jak wspomniałeś później w rozmowie, jest też zestaw startowy, choć podobno też jest, dostanie go jest epicko trudne, bo czytałem, że właśnie, że ma wyjść we wrześniu czy w październiku do druk, ale na chwilę obecną no jest to ciężko dostępne. Jest też ten Essential Kick, mniejsza o to. To jest ten taki drugi zestaw pudełkowy. On nie jest wydany po polsku, ale jego zawartość, tak jak mówię, nie rozpakowałem ani jednego, ani drugiego, ale słyszałem, że jego zawartość jest bardziej wypasiona, w sensie, że jest więcej, a przygoda, która jest z nim zawarta, jest kontynuacją przygody, znaczy może być kontynuacją przygody z zestawu startowego. No i wiadomo, trzeba mieć kostki, nie? No tak. Starter. Ja osobiście nie żałuję, ale on jest zdecydowanie opcjonalny. Jednak sercem jest ten podręcznik gracza. Tam masz zasady, jak tworzysz własnego bohatera. Na starterze masz, nawet nie masz pustej karty postaci, masz kilka gotowych postaci. No
Ja tak zacząłem od podręcznika gracza, nie żałuję, to gorąco polecam. Koszt nie jest taki drogi, nówka gdzieś od 150 widziałem, chyba że się ceny zmieniły, inflacja. Już chodzę na Rebel. A mi się jeszcze poszczęściło, Rebel sprzedawał to kiedyś jako uszkodzone. Nie wiem, gdzie były jakieś uszkodzenia, może było to trochę porysowane, a to naprawdę trzeba by było pod światło i przy oknie badać, żeby widzieć to. Także chyba nawet coś koło stówy wtedy było, także o, znów robię reklamę. No tak, ale nie płacę. Już ci mówię, na Rebelu podręcznik gracza kosztuje 199 zł 95 groszy. I tak. Pisze, że jest to promocja, więc to nie wiem, z ile jest cena chyba przez wydawcę sugerowana, ale inne sklepy widziałem taniej. No może 150, może być, że przeszarżowałem, ale coś koło 160-170 powinno być. Czy wiesz co, widzę właśnie, bo tak jak powiedziałem, jestem na stronie, podręcznik gracza, wstąpienie do Avernusa, podręcznik potworów, podręcznik mistrza podziemi i klątwa tego wampira, to one wszystkie kosztują niecałe 200 zł. Tańsze jest Wybrzeże Mieczy, czyli opis tej krainy, gdzie rozgrywa się większość przygód tutaj, znaczy no, tego głównego świata, który jest obrany jako świat piątej edycji, kosztuje niecałe 160 zł. Ale wiesz co, jeszcze zauważyłem ważną rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli. Tak. Karty czarów. Taki produkt jak karty czarów. Używałeś kiedyś? Mam, ale jeszcze nie użyłem. Niedawno na urodziny dostałem od przyjaciół dla mojej ulubionej klasy, dla kapłana, zwanego tu chyba w piątej edycji klerykiem. Niedostępny, masz relikt, panie, jest niedostępny. O. A ja w międzyczasie zobaczyłem, że da się kupić tu najtaniej, znalazłem całkiem nówkę 157 zł, także... No widzisz, a zestaw startowy stówkę, ale niedostępny. No ja kart nie używałem, bo postać barbarzyńca ani wojownika nie mają czarów, choć jest jeszcze tam jakiś zestaw nie karty czarów, tylko karty zdolności rasowych. Ale myślisz, że będziesz z tego korzystał, czy raczej... Jak mam, to będę korzystał. To jest wygodne, bo dotąd spisywałem sobie z podręcznika zaklęcia, żeby to zawsze mieć pod ręką, a tak to po prostu obok karty postaci będę miał te laminowane, ładne kartki z odpowiednimi zaklęciami. Jeszcze wziąłem. Nie wiem, czy sam bym sobie kupił to, ale... Skoro mam, no to chętnie będę korzystał. Bo to chyba też był koszt około 50 zł. Już ci mówię, 34 paladyn, 24 łowca, kleryk 64, druid 59. Zakładam, że różnice są związane z tym, że ci, którzy są tańsi, to po prostu mają mniej kart, no bo na przykład mówimy tu o łowcy czy o paladynie, a ci, co mają więcej, to... No to mają więcej. No wiadomo, D&D jest potężną machiną, więc można kupić dedykowane kości, można kupić dedykowane pudełeczka na karty, można kupić zestawy tokenów. Już nie wspominam o takich rzeczach jak ekrany mistrza gry, czy specjalne dedykowane temu systemowi mapy. Ale czy to jest komukolwiek potrzebne do grania, to już chyba każdy musi sobie sam odpowiedzieć, bo nie są to tanie rzeczy, tak? Przy naszych przeciętnych zarobkach nie jesteśmy w górze Europy, o czym już nie możemy mówić o Stanach Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że no każdy musi sam tutaj sobie przeanalizować. No to Wojtku, co? Tak? Ja dałem swoją opinię, ja poleciłem. Czy ty polecasz? D&D? Powiem ci, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, bo gram u koleżanki, dlatego że ją bardzo lubię i fajnie prowadzi.
sama kraina Wybrzeża Miecza mnie nie przekonuje. Jest dla mnie, no jest dla mnie, no nie podchodzi mi, no co tu się dużo rozwijać. W tą klątwę, tą kampanię bym zagrał, ale tylko dlatego, że ona jest taka, wszyscy o niej mówią, to tak jakbyś chciał porozmawiać z kimś o Cthulhu i nie wiedział, co to są maski, tak? Kampania maski, albo rozmawiał z ludźmi z Warhammera i nie wiedział, co to jest kampania Wewnętrzny Wróg, tak? I rozumiem, że jest to taka top of the top i z tego, co tam gdzieś mi się obiło, że to ona chyba też była w poprzednich edycjach, teraz jest odrestaurowana. Jeśli nie, to wybaczcie, że się mylę. Więc to bym sobie zagrał, ale korci mnie, znowu z drugiej strony, korci mnie, żeby poprowadzić D&D, ale oczywiście w tym świecie Dragonlance. No, bo to jest ten świat, który lubię, to jest ten świat, na którym się w pewnym sensie wychowałem, więc ja mam mieszane uczucia, tak? Jeśli ktoś się zakochał w Baldur's Gate, tej grze komputerowej, jeśli ktoś lubi taką różnorodność i taki heroik fantasy, bo wydaje mi się, że w głównej mierze D&D jest po to przedstawione, to jak najbardziej, ale tak jak mówię, no nie jest to mój top. Wolę Kryształy Czasu. Ale nie żartuję, mówię serio. Ale może wrócimy do tego, jak poprowadzisz klątwę i wtedy powiem, kurde ludzie, grajcie w to D&D, bo Daniel odwalił taką kampanię, że spać po nocach nie mogę, albo powiem, wiecie co, nawet mi się nie chce o tym rozmawiać. Zobaczymy, Daniel, wszystko w twoich rękach. Jak już wspomniałeś o grze, Wrota Baldura, część trzecia będzie na mechanice piątej edycji. To też może być okazja, już ta gra jest dostępna we wczesnym dostępie, ktoś zagra, powie, o, chciałbym stworzyć tak sobie całkiem inną postać, pograć jakąś inną fabułę w tym świecie. I tutaj właśnie cyk, podręcznik gracza, proszę bardzo. Zresztą zbierz ekipę w internecie lub na żywo i grajcie. Zresztą wiesz, tak jak już któryś raz mówiłem, D&D to jest potężna machina. Nawet gry planszowe są w tym świecie, więc nawet jest gra na komórkę, bo gdzieś kiedyś grałem, że jakąś grę na komórce, bo mi się nudziło, więc no z D&D jest wszystko. Nawet jeżeli na AliExpress wpiszesz w wyszukiwarce RPG, to nie wyskakuje ci Warhammer czy coś, tylko wyskakują koszulki z tekstami Mistrza Podziemi, nie Mistrza Gry, tylko Mistrza Podziemi. No to o czym świadczy, tak? To jest system, który chyba nie splajtuje, a nawet jeżeli wydawca by sobie jakoś strzelił w kolana i splajtował, to zaraz go ktoś podejmie i fani D&D mogą spać spokojnie. No to co, kończymy? Tak, kończymy. No więc zdanie Daniela znacie, moje zdanie znacie, a może kiedyś wrócimy do tego tematu, no i przemyślimy. Dajcie znać w komentarzach, choć i tak wiem, że ich nie piszecie, bo nie chcecie mnie dobijać, że bez Daniela byłbym nikim. Ale dajcie znać, czy chcecie posłuchać o Krainie Wschodu, czyli tej nakładce na trzecią, czy tam 3,5 edycję z Legendą Pięciu Kręgów. Ja z tej strony był Wojtek i Daniel. To jest to miejsce, Daniel, kiedy się żegnasz. Tak, dziękuję bardzo. Pamiętajcie o lajkach, subach i liczą się tylko suby, nie wyświetlenia. Także tak. Dzięki wam bardzo i mam nadzieję, że nas znowu posłuchacie kiedyś tam. Cześć. Cześć.